Chroniąc opinię publiczną przed wieloma anomaliami, Fundacja SCP musi się liczyć z licznymi zagrożeniami zaburzenia rzeczywistości. Czy to masowe utraty pamięci, chmary owadów chcące pożreć wszystko na swojej drodze, czy zmiana ustroju całego świata na komunistyczny, dowództwo Fundacji przygotowało oznaczenia dla tzw. scenariuszy klas K. Są to hipotetyczne sytuacje, które mogłyby mieć drastyczny wpływ na strukturę rzeczywistości, w tym koniec świata. Autorzy nawiki SCP w swoich pracach wyważają, jak zapobiec wyniknięciu takich scenariuszy, a także co dzieje się, gdy Fundacja zawiedzie. Przyjrzyjmy się teraz wybranym scenariuszom klas K i tym, jakie katastroficzne skutki ze sobą przynoszą. Klasy wielokrotnego użytku. Każda z wymienionych tutaj kombinacji liter została użyta na wiki SCP co najmniej dwa razy. Niektóre z nich pojawiały się częściej, inne mniej, jednak większość z wybranych przeze mnie klas ma już konsekwentnie egzekwowany motyw i jest zgodne ze sobą w każdym artykule. Pierwszą klasą, jaką się zajmiemy, jest klasa XK. Jest to najczęściej spotykana klasa i o najszerszym rozumowaniu. Tak naprawdę obejmuje jakąkolwiek apokalipsę, czy to zniszczenie ludzkości, Ziemi, Wszechświata itd. Niektóre ze scenariuszy XK wpasują się pod inne scenariusze, jak na przykład scenariusz ZK, jednakże przydzielenie tego tytułu nie jest dla nich konieczne. Klasa XK występuje w co najmniej 59 raportach SCP i 26 opowiadaniach. Znane spod tytułów inne wersje klasy XK to na przykład scenariusz końca świata XK typu Alfa, spalona Ziemia, scenariusz końca świata XK typu Omega, religijny, rozpad próżniowy klasy XK i wiele innych. Przykładowe zastosowania tego scenariusza to na przykład biblijna apokalipsa w propozycji SCP-001 doktora Klefa, albo narodziny nieopisanego bytu z ciała SCP-2317, lub chociażby wypuszczenie wirusa zombie SCP-008, no i rozprzestrzenienie go na całym świecie. Następnym scenariuszem jest scenariusz klasy ZK. Scenariusz klasy ZK jest nazywany często scenariuszem uszkodzenia rzeczywistości, w którym to rzeczywistość zostaje fundamentalnie załamana albo całkowicie wyeliminowana. Często i gęsto dzieje się to z powodu parapsychicznych zdolności SCP albo obiektów, które po prostu z natury anihilują otoczenie. Czasami efekt scenariusza klasy ZK dzieje się w obrębie konkretnej, pomniejszej lokacji. Oryginalnie używany był w raportach oscylujących wokół zagadnień fizycznych, jednak przeszedł do szerszego rozumowania w innych raportach. Desygnatem podklasy ZK0G6 Lambda jest scenariusz opisany w naszym polskim SCP-PL-126, jednak odbiega on od typowej definicji klasy ZK i zakłada najprawdopodobniej komunizację całego znanego nam świata. Kolejną ciekawą podklasą klasy ZK jest klasa ZK0 uszkodzenia rzeczywistości, w której to wszechświat mógłby istnieć, ale nie pod znanymi nam prawami. Skoro już wspomniałem przed chwilą o scenariuszu związanym z fizyką i rzeczywistością, to następnym w kolejce będzie oczywiście scenariusz klasy YK. W skrócie jest to apokalipsa, bazująca zawsze na prawach fizyki, zazwyczaj posiadająca specyficzną poddesygnację, jak na przykład entropiczna anihilacja klasy YK, koniec wszechświata klasy YK, albo zdarzenie restrukturyzujące rzeczywistość klasy YK. Klasa AK. Jest to scenariusz obłąkania, nawiązujący do memetycznie rozprzestrzenianego zachowania, albo po prostu do obłąkania. Scenariusz ten może prowadzić do apokalipsy, poprzez choćby przedkładanie danego zachowania, które nakazuje ich obłąkańcza natura, ponad czynności takie jak jedzenie czy chęć przetrwania. Możliwa jest również mniej destrukcyjna, ale równie radykalna reorientacja społeczeństwa wokół danego zachowania. Przykładowe użycia tego scenariusza występują choćby w SCP-571, którym jest zwykły, acz skomplikowany wzór narysowany na kartce. Osoba spoglądająca na wzór odczuje przymus narysowania go na innej kartce i zarażenia tę chęcią innej osoby. Jeśli osoba nie zarazi innej osoby wzorem na kartce, jej mózg obumrze. Jest to potencjalne zagrożenie klasy AK. Klasa CK. Scenariusz klasy CK jest kolejnym bardzo popularnym scenariuszem, użytym aż w 42 raportach SCP i 12 opowiadaniach. W skrócie, obejmuje on wszelkie zmiany w rzeczywistości poprzez działania bóstwa, manipulatora rzeczywistości albo retrokauzalne modyfikowanie historii.
mogą być to zarówno radykalne zmiany powodujące koniec świata, jak i pomniejsze lokalne zmiany. Wymiennym tytułem dla klasy CK jest tak naprawdę klasa RK, zajmująca się konkretnie restrukturyzacją rzeczywistości. Klasa NK, szara maź. Jest to klasyfikacja obejmująca hipotetyczny scenariusz, w którym to samoreplikujące się nanomaszyny ulegną awarii i zamienią całą biosferę w swoje kopie, zabijając równocześnie wszystko, co żyje na Ziemi. Klasyfikacji NK używa się często w raportach SCP zdolnych do autoreplikacji. Swoją drogą, termin szarej mazi znany jest ludzkości już od dawna, a pierwsze jego wystąpienie zanotowano w roku 1986 w książce Erika Drexlera o molekularnej nanotechnologii. Klasa MK. Jest to klasa scenariusza całkowitej utraty ludzkiej świadomości, w którym to cała ludzkość traci zdolność formułowania myśli wyższego rzędu. Scenariusz wraz z wyjaśnieniem swej natury pojawił się w paru raportach, jednak konkretną nazwę dostał dopiero przy propozycji 3000 raportu o nazwie Attempts to Assassinate Thought, po polsku próby zamachu na myśl. Opisywana tam świadoma idea wyniszcza większość fundacji, zaraża sobą niemal całą ludzkość i wszelką informację na świecie, a także zmusza Radę Nadzorców do zabicia 11 ze swoich członków. Ostatecznie historia ta kończy się na dwa możliwe, teoretyzowane sposoby. Albo O5-1 resetuje świat, albo idea infekuje całą populację i w ostateczności prowadzi do upadku wolnej woli ludzkości. Klasa EK. Podobny do wcześniej wymienionego scenariusz, scenariusz klasy EK to również scenariusz końca ludzkiej świadomości, używany jednak częściej i posiadający szersze zastosowanie. Klasa GH. Scenariusz martwej szklarni, oryginalnie użyty w dokumencie Zrowu Mariańskiego, w którym opisywano ludzkość jako gatunek zagrożony, a wręcz już wymarły. Jednakże Ziemia nadaje się nadal do zamieszkiwania. Klasa ta opisuje scenariusz, w którym 80% życia na Ziemi jest martwe, ale planetę da się uratować, a ona sama jest w stanie podtrzymywać jeszcze życie. Klasa SK. Scenariusz klasy SK przewiduje sytuację, w której człowiek nie jest już gatunkiem dominującym na Ziemi, a jego miejsce zajmuje inny gatunek. Występuje on przykładowo w SCP-752, w którym to ludzie zostają zastąpieni nową, genetycznie modyfikowaną odmianą człowieka. Klasa IK. Scenariusz klasy IK jest po prostu określeniem dla upadku cywilizacji ludzkiej z powodów klęsk naturalnych, a nie z rąk SCP. Później motyw poszerzono o inne rodzaje upadku cywilizacji, nadal jednak nie podchodzą one pod inne klasyfikacje niż scenariusz klasy IK. Klasa zniesionej zasłony. Jest to klasa opisująca scenariusz, według którego fundacja i pojęcie anomalności staje się wiedzą powszechną. Prawdopodobne efekty wystąpienia scenariusza tej klasy opisane zostały w kanonie Zepsutej Maskarady, pełnym historii o tym, co by było, gdyby fundacja była znana całemu światu. Scenariusze pojedynczego użytku. Poniżej przedstawione są przykłady scenariuszy, które pojawiają się tylko w pojedynczych artykułach na SCP-Wiki. Inwazja rzeczywistości klasy DK. Scenariusz, w przypadku którego istoty z innego wszechświata, na przykład naziści, chcą najechać nasz wszechświat. Występuje on w niemieckim SCP-028-DE. Scenariusz rozlanego mleka klasy MF. Ujrzany jedynie we śnie, bazowany na archetypie wielkiej powodzi. W tym wypadku biblijna powódź zalewa cały świat niczym innym jak mlekiem. Użyty w SCP-3739. Paradoksalne załamanie czasu klasy PT. Scenariusz, w którym szkodliwy paradoks wywołał załamanie osi czasu rzeczywistości. Występuje w SCP-4255. Załamanie dyplomacji międzywymiarowej klasy Torn K. Sytuacja, w której potężna organizacja z innej rzeczywistości, niegdyś neutralna bądź przyjazna wobec fundacji i ludzkości, staje się wobec niej wroga. Scenariusze konkursu Dnia Ostatecznego. Poniższe wybrane scenariusze zostały stworzone na cel konkursu Doomsday, konkursu Dnia Ostatecznego, w roku 2018. Klasa Merkury K. Scenariusz, tak samo jak klasa AK, również opierający się na psychicznych kompulsjach, a raczej ich braku. Scenariusz Merkury K zwany jest też często światem Babelu. Zapewne po biblijnej historii wieży Babel. Podczas tego scenariusza ludzkość nagle traci zdolność porozumiewania się i rozumienia przeznaczenia niektórych obiektów. Co jeśli wciąż posiadałbyś myśli i uczucia,
ale był kompletnie niezdolny do ich przekazania. Co jeśli wszystko naraz poszłoby nie tak, a ty nie miałbyś sposobu, żeby komukolwiek o tym powiedzieć? I co jeśli cały świat utknąłby w takim stanie na zawsze? Poświęcony zagadnieniu świata Babelu jest hub kanonu Drużyna Ostatnie Światło, z łączną liczbą 5 materiałów traktujących o tym scenariuszu. Klasa Omega K, End of Death, scenariusz końca śmierci, to scenariusz, w którym całemu życiu na Ziemi narzucona jest nieśmiertelność. Fundacja musi sobie poradzić ze wzrostem populacji, zagrożeniami ze strony zbyt dużej ilości groźnych stworzeń mnożących się na Ziemi, a przede wszystkim przed nimi samymi. Klasa ta została użyta w 13 raportach SCP, 8 opowiadaniach i 2 innych dziełach, a traktujący o tym scenariuszu hub końca śmierci znajdzie się na stronie wiki fundacji. Chcecie zobaczyć, jak ludzie reagują na nóż, który zabija? Albo wręcz przeciwnie, na SCP-049, który nie potrafi już więcej zabijać ludzi tylko za pomocą dotyku? Zajrzyjcie do kanonu End of Death. Klasa MH. Zwane też najazdem agresorów w wielkiej skali, to scenariusz, w którym w roku 1988 na Ziemię napadły z głębin oceanów wielkie potwory kaiju, bracia i siostry sławetnego Godzilli, a teraz gotowe są zmiażdżyć cały świat pod swymi stopami. Scenariusz ten występuje w jednym SCP, 4 opowiadaniach i wzmiankę o nim można ujrzeć w kanonie Wojna na wszystkich frontach, zawierającym wszystkie z tych opowiadań. Ten i inne kanony zawierające ewentualne scenariusze klasyka zostaną przeze mnie na pewno omówione w przyszłości. Nie mogę się doczekać osobiście momentu, kiedy to nastąpi. Bardzo chciałbym usłyszeć waszą opinię o klasach tych scenariuszy, a także tego, które z nich według was wydają się być najciekawsze i jakie z nich chcielibyście zobaczyć w... akcji, nazwijmy to. Jak zawsze zachęcam do pozytywnego oceniania filmu, łapka w górę się należy, a także, jeżeli jesteś tutaj nowy, zostaw suba i dzwoneczek. Na pewno nie ominą cię kolejne ciekawostki z anomalnego świata Fundacji SCP. I teraz, jak zwykle, ja jestem Pio. Do zobaczenia kiedyś.